Hello guys! Szósta część Footy Phrases, czyli szósta część języka angielskiego piłkarskiego, językowa Liga Mistrzów. I dzisiaj Wam uchylę rąbka tajemnicy na temat tego, jaki jest główny cel moich językowych podopiecznych. A celem tym jest przeczytanie tej książki. Demixer. Dwa dni temu mówiłem Wam o słownikach, które używam w zakresie uczenia się i nauczania języka angielskiego codziennego. A dzisiaj Wam powiem, że każdy z moich językowych podopiecznych, niezależnie od poziomu, irrespective of the level, dąży do tego, żeby tę książkę po angielsku przeczytać. To jest przepiękna, przecudowna książka o historii Premier League, taktyki w Premier League, The Story of the Premier League Tactics from Route 1 to False Nines, z niesamowitą nomenklaturą dla trenerów, piłkarzy i generalnie ludzi świata piłki. I słuchajcie, jest takie słówko na początku tej książki, all rounder. Na przykład można powiedzieć, for example, we can say, Manuel Neuer is an all-rounder. Yes? Okay. You can say, I don't know, Edison, Allison, I'm speaking about the goalkeepers. Yes? In terms of the goalkeepers, you can say, Edison is an all-rounder. Słuchajcie, all-rounder, zawodnik, który jest all-rounder, o takim zawodniku mówi się, że on jest taki wszechstronny. Czyli wiemy, że kiedyś, na przykład bramkarze, no bramkarze kiedyś byli od bronienia. I mam dzisiaj przygotowany dla Was fragment, który przeczytam. First in English. Secondly, in Polish. Posłuchajcie, to jest fragment tej książki. In the early 1990s, there were very specific demands for every position. Defenders simply defended, attackers simply attacked. But gradually, positions became more all-encompassing, with defenders expected to start attacking moves and attackers encouraged to start defensive pressure. Players were increasingly all-rounders rather than specialists. Słuchajcie, na końcu mamy, że zawodnicy stawali się stopniowo bardziej wszechstronni, aniżeli wyspecjalizowani w jednej rzeczy. Wiecie, jest też takie słówko po angielsku versatile. You can say that this midfielder is versatile. Czyli ten środkowy pomocnik albo pomocnik, jest central midfielder, is versatile, oznacza, że jest wszechstronny. Ten fragment, który przed chwilką przeczytałem, to oczywiście rzućcie sobie okiem pod spodem notatka treningowa na www.kornelpaszkiewicz.pl, macie wersję angielską i polską. Na polski można przetłumaczyć w ten sposób. We wczesnych latach 90. każda pozycja charakteryzowała się swoimi wymaganiami. Obrońcy po prostu bronili, napastnicy po prostu atakowali. Ale stopniowo pozycje stawały się bardziej całościowe, takie słówko all-encompassing, gdzie od obrońców oczekiwało się rozpoczynania akcji ofensywnych, a napastników zachęcało się do rozpoczynania pressingu w defensywie. Zawodnicy stopniowo stawali się bardziej wszechstronni, aniżeli wyspecjalizowani w jednym aspekcie. All-rounders. So not specialists, but all-rounders. I teraz jak mówicie o jakimś zawodniku, który jest wszechstronny, mamy zawodników, którzy mogą grać na różnych pozycjach. For example, I don't know, center halves, fullbacks, wingbacks. So we've got different positions. They are versatile. It means they're all-rounders. I teraz sobie pomyślcie o jakimś zawodniku, którego lubicie, na przykład, nie wiem, you know, I'm keen on Adama Traore, yeah? So you know, so now he plays for Barcelona, yes? Okay? So Traore is an all-rounder. No nie wiem, ktoś powie, że on tylko bazuje na szybkości, tak? Ale oczywiście, because he's a very pacey player, fast player, speedy player, yes? Ale mamy wielu zawodników, I don't know, Depay z Barcelony, tak? Depay is an all-rounder. Bardzo często to wyrażonko używamy w kontekście bramkarzy, którzy dobrze grają nogami. Wiemy, że w nowoczesnym football, in modern football, goalkeepers must be good at playing with their feet, yes? So, for example, I don't know, you can say that Alisson, yes, Liverpool goalkeeper, is an all-rounder. Manuel Neuer is an all-rounder. A pierwszym takim bramkarzem w ogóle w historii Premier League był Peter Schmeichel. So, Peter Schmeichel became an all-rounder. It means he was not a specialist. He was kind of defender, yes? He could play with his feet. So it was not a problem for him to, you know, play the way defenders play. Guys, all-rounder. Patrzcie, fragment książki, fantastyczna książka, to jest tylko przykład. I też on pokazuje, jaki jest finalny cel moich językowych podopiecznych. Ale jako, że ja się z Wami też dzielę wiedzą w internecie zupełnie za darmo, no to macie taką właśnie wskazóweczkę. So, I think it's worth reading the book. Warto przeczytać tę książkę. I również pamiętajcie, bo Wam często mówię, nawet ostatnio mówiłem Wam w środę, że jak macie słówko all-rounder, nie uczcie się all-rounder jako wszechstronny, tylko weźcie sobie przykłady, na przykład this player is an all-rounder, this youngster is an all-rounder, czyli ten młodzieżowiec jest
wszechstronny. Ok? Easy peasy, lemon squeezy. Subskrybujcie, lajkujcie, jak to się mówi. Najważniejsza jest wiedza jakościowa, only quality content. Przypominam, pod spodem macie link do www.kornelpaszkiewicz.pl, gdzie jest notatka treningowa z tego, o czym właśnie Wam powiedziałem. See you guys next week. Powodzonka, trzymajcie się. Enjoy the football weekend. Miłego weekendu piłkarskiego.